Tak, cieszymy się z tego, że przede wszystkim mecz w lidze, mecz w pucharze, awans do dalszej części rozgrywek. W lidze również Piast też wygrał, więc nie zmniejszyliśmy przewagi Piasta, ale idzie to dobrze, w dobrym kierunku. Rzeczywiście 2 mecze 4-1, myślę, że potrzebowaliśmy 2 takich zwycięstw do tego, żeby pewność siebie wzrosła, żeby morale w zespołu również były wyższe. Zgadzam się z tym, że forma idzie do góry i myślę, że gra zespołu również wygląda lepiej. Co z tym idzie, strzelamy dużo bramek, mało tracimy i wygrywamy mecze, to najważniejsze. No byliście dzisiaj w tym meczu skuteczni, ale czy twoim zdaniem wynik odzwierciedla przebieg spotkania? Czasami nieważne jak się gra, ważne, że się zwycięża. I myślę, że 4-1, wysokie zwycięstwo. Zgodzę się z tym, że Lechia dzisiaj grała fajnie, ofensywnie, dobrze rozgrywali piłkę, ale nie stwarzali za dużo sytuacji. Może mieli pojedyncze, ale nie wykorzystali. A siłą zespołu, myślę, że klasą zespołu jest wykorzystywać to, co się ma. My mieliśmy tych sytuacji parę, strzeliliśmy 4 bramki i myślę, że chwała tylko za to dla nas. I tak jak wspomniałem wcześniej, czasami styl nie jest najważniejszy. Liczy się zwycięstwo i to takie przekonywujące, więc z tego możemy być zadowoleni. Uśmiechałeś się pod nosem, widząc jak Lechia gole traci, zwłaszcza pierwsze 2 bramki, po jakich błędach prostych, tak jak się na takim poziomie zdarzają? Nie wiem, czy pod nosem, raczej mówiliśmy od ucha do ucha, więc każdy myślę, że był zadowolony, bo chcemy wygrywać kolejne mecze, a jak strzelamy bramki, obojętnie jakie bramki, czy po głupich błędach przeciwników, czy po fajnych naszych akcjach. Piłka nożna to jest gra błędów i kto popełni tych błędów mniej, ten mecz wygrywa. I my dzisiaj popełniliśmy tych błędów mniej, Lechia popełniła więcej, strzeliliśmy o 3 bramki więcej, więc tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy szczęśliwi. Jeszcze chciałem zapytać o mecz z Termaliką. No jest to przeciwnik dosyć niewygodny, jest to też Beniaminek. Jak nastawiacie się przed tym meczem? Że ten zespół gra dobrze, jeżeli chodzi o to, że jest Beniaminkiem i rzeczywiście radzi sobie fajnie w tych najwyższej klasie rozrywkowej. No ale myślę, że my chcemy wygrać to spotkanie i musimy je wygrać i gramy u siebie. Myślę, że jesteśmy faworytami tego spotkania i musimy podejść do tego meczu tak jak do tych 2 poprzednich i osiągnąć zwycięstwo. Koncentracji nie zabraknie? Nie. Była sytuacja, kiedy zawodnik Lechii był sam na sam z Kucjakiem. Czy to wasza strata koncentracji, czy na jakiej zasadzie to było? No nie graliśmy też dzisiaj z zespołem, który jest słaby. Lechia ma, uważam, że bardzo dobry zespół i wiadomo, wyniki nie odzwierciedlają tego potencjału, jaki oni mają, a tak jak wspomniałem wcześniej, jest to dobry zespół, który potrafi sobie stworzyć sytuację. Nie da się grać całego meczu, że w zasadzie nie stworzą sobie sytuacji. Oni stworzyli, nie wykorzystali. Duszan wybronił sam na sam, więc tak jak wspomniałem wcześniej, graliśmy z dobrym zespołem, który stworzył sobie sytuację, ale nie wykorzystał ich.